Mateusz Iżakowski, dzień dobry, witam. To jest program Co jest grane, w zasadzie co będzie grane, no bo przecież jestem tu po to, aby wam przypomnieć, kiedy warto wybrać się do Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Przesławiu i zaczynamy już od sierpnia. Piąty dzień tego miesiąca o godzinie 20:00 to właśnie tu na zaproszenie Damiana Wikinga Usewicza przyjedzie Czesław Mozil. Znany wam oczywiście muzyk, wokalista, ale tym razem pojawi się z nowym projektem, pojawi się ze stand-upem. Będzie na pewno można się pośmiać, będzie można posłuchać także i muzyki. Myślę, że warto się pojawić. Ja przestałem grać maszynki do świerkania. Ostatnie 2 lata dostaję maile od ludzi, którzy mówią, że to jest lewacka piosenka. Że maszynka do świerkania jest takim lewackim manifestem. I że jeżeli mi się nie podoba w Polsce, to niech spierdalam do Holandii, skąd pochodzę. I lecimy dalej. Już 20 sierpnia na deskach Goksiru w Przesławiu pojawi się Mrozu. Tego pana także chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, ponieważ jego twórczość doskonale znacie chociażby ze stacji radiowych. Taki hit, jak nie my, to kto? No to przecież właśnie on, Mrozu. To już 20 sierpnia o godzinie 19:00 warto zajrzeć do Goksiru w Przesławiu. Z Goksiru szybko przenosimy się do miejscowości Moczyły w gminie Kołbaskowo, bo tam wielkie zakończenie wakacji już 29 sierpnia. Dolina Dolnej Odry, gwiazdą wieczoru będzie nikt inny jak oczywiście Grzegorz Turnał. Tego pana, myślę, zna nieco starsze pokolenie, ale i także młodzi powinni przyzwyczajać się do jego twórczości. Całość poprowadzi Artur Andrus. Na ulicach cichosza, na chodnikach cichosza, nie ma Mickiewicza i nie ma Miłosza. Tu cichosza, tam cicho, szaro, brudno i zima, nie ma Słowackiego. I tak przedstawia się plan na sierpień. Mam nadzieję, że skorzystacie z oferty kulturalnej, którą proponuje wam gmina Kołbaskowo oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Przesławiu. Tymczasem do zobaczenia!